Kochani przyjaciele ulubieńcy, małe PS do podręcznika i do pierwszej konferencji. Chcę kilka słów powiedzieć o głoszeniu świadectwa. Ostatnio mieliśmy sporo świadectw. Ja absolutnie nie chcę, żeby ktoś tu się poczuł omawiany przeze mnie. Ja będę mówił bardzo ogólnie o rodzajach świadectwa i o częściach, cechach dobrego świadectwa. Dlatego, żeby nam w przyszłości to służyło i nie tylko na spotkaniach naszych, ale także na kursach, rekolekcjach, czy w zwykłym spotkaniu z drugim człowiekiem, kiedy możemy dać mu świadectwo naszej wiary. Więc kilka rad co do głoszenia świadectw. Świadectwo jest jak strzała trafiająca w serce. Ze świadectwem się nie dyskutuje, więc kiedy ktoś jest nie do końca wierzący, nie do końca przekonany, no to próbuje wchodzić w dyskusję. A świadectwo mojej wiary, że Pan Bóg jest obecny w moim życiu i zadziałał, i moje życie się przemieniło, to nie ulega żadnej ocenie, dyskusji. To jest moje subiektywne, zmieniło moje życie, może zmienić też Twoje, jak zechcesz, to przyjmij to. Dlatego świadectwo jest bardzo cenne i ważne. I ono rozpala wiarę, ono też daje nadzieję do tego, że inni też mogą takich łask doświadczyć, że Pan Bóg do nich też chce przemówić. Dlatego świadectwo jest bardzo ważne i na spotkaniach, na kursach, na rekolekcjach i w ogóle w szeroko pojętej ewangelizacji. Świadectwo może być życiowe. Może ono być wtedy długie. Możesz mówić o historii swojego życia, o kontekście, o różnych perypetiach, aż do dnia dzisiejszego, w jakiej sytuacji się pojawiasz. Też świadectwo może być dotyczące jednego z punktów kerygmatu. Na przykład mamy miłość Bożą, grzech, zbawienie w Jezusie, wiarę, nawrócenie, Ducha Świętego i wspólnotę. To w tych punktach, nie o całym życiu, ale o konkretnym temacie, o moim doświadczeniu grzeszności, że nie radzę sobie, że doświadczam, że dociera do mnie, że jestem grzesznikiem, który potrzebuje zbawienia i otwieram się na Jezusa wtedy. Wtedy nie mówisz całego swojego życia. To może być bardzo krótkie, w kilku zdaniach, a już daje to wiarę drugiemu człowiekowi, że i taką zachętę, żeby coś ze swoim życiem zrobić, jakieś decyzje podjąć. Dlatego też świadectwo takie jest bardzo ważne. I kolejny rodzaj świadectwa to takie, które składamy na dzieleniu w grupce. To jest świadectwo z przeżywania konkretnych treści w tym tygodniu albo z przeżywania rekolekcji, kursów, jakie mieliśmy okazję teraz przeżyć, jakieś doświadczenie swoje takie indywidualne, osobiste w modlitwie, w spotkaniu z Panem Bogiem. To też jest wycinek, bardzo krótki często. Nie chodzi tutaj o to, żeby jakoś tam bardzo bujać w obłokach i mówić o wszystkim, bo wtedy się też, można powiedzieć, mówi o niczym. Dlatego te różne rodzaje świadectwa. Są te długie, z całego życia, z konkretnych tematów, kerygmatu, punktów, jakieś wycinki i także te, które są naszymi treściami z przeżytego tygodnia.